I never be number two. Got the candy apple loops with the gas and I boom. Mad cause I'm rich and I'm young and I'm cute. All eyes on me when I step in the room. I tym tanecznym krokiem odpalamy kolejny odcinek, pytanie o śniadanie, a ze mną jest Gabriela Mikołajczuk. Cześć, bardzo miło, dziękuję ślicznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. I będzie mega smacznie. Dzisiaj zrobimy amerykańską kuchnię, ale poznamy taką Amerykę z drugiej strony, Amerykę bardziej fit, Amerykę bardziej eko, czyli to będzie burger, wegeburger. Jadłaś kiedyś wegeburgera? Nie, wegeburgera nie, dlatego że ja jestem mięsna. Ja też jestem mięsny, więc... Lubię mięsko, ale... To jest eksperyment. No właśnie, z miłą chęcią spróbuję, pewnie, że tak. Twoim zadaniem będzie starkować marchewkę. Dobra. A moim zadaniem będzie ugnieść fasolę. Dobrze, jak bo to będzie wszystko z fasoli. Dobra, tutaj na desce, czy od razu do miseczki? Tutaj. Od razu do miseczki. Na szczęście już pokrojona jest marchewka, bo nie chciałem, żeby był za bardzo płaczliwy ten odcinek. W ogóle go odstawię ją trochę dalej, bo będzie na wesoło. To jak wszystko wrzucimy i będziemy podsmażać. Dobra. Gabi, jesteś bardzo śliczną kobietą. O, dziękuję ślicznie, bardzo mi miło. Ale niestety to nie ja pierwszy odkryłem, bo w 2013 roku już ktoś był pierwszy i wygrałaś Miss Polonia Podlasia. Tak, 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 udało się. Zostałam wtedy Miss Polonia właśnie nastolatek. Zwyciężyłam tą koronę. No to był naprawdę mega stres, ale w ogóle też bardzo fajna przygoda. Jakby polecam każdemu, żeby brać udział w tego typu konkursach piękności, bo to się mówi, że tam konkurencja, dziewczyny sobie mydło do szpilek wlewają i tak dalej. Nie, jakby naprawdę zawarłam tam tak naprawdę długotrwałe znajomości, bardzo fajne gdzieś tam, zawsze z dziewczynami, jeżeli nawet się teraz spotkamy, idzie porozmawiać i w ogóle przede wszystkim też wspomnienia jakby. Tak, tak, po tylu latach, a wciąż cieszysz oko widza, ponieważ dalej występujesz i na sesjach zdjęciowych, w teledyskach. Tak, 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 jakby to prócz tańca odgrywa w moim życiu na pewno bardzo dużą rolę. I od którego roku życia tańczysz? Zaczęłam tańczyć jak miałam, znaczy w ogóle zaczęłam tańczyć naprawdę jak miałam 4 latka w jakimś tam pobliskim, że tak powiem, na pobliskiej salce. Tak, ale już, że tak powiem, trafiłam tutaj w Białymstoku do Akademii Tańca Szał, jak miałam 9 lat i już wtedy, już stamtąd po prostu nie odeszłam. Ja teraz podgrzeję troszeczkę nasz olej. Nie będę dawał dużo oleju, dosłownie wysmaruję pędzelkiem. Bo co za dużo oleju, to niezdrowo, prawda? Niezdrowo, no, tak, a to ma być tak. A ta Ameryka burger. Zdrowa. Zdrowa Ameryka, którą nie znamy i nigdy no właśnie, nie poznamy. Nigdy nie poznamy takiej zdrowej Ameryki. No, tą dupkę marchewki zostawiłam już. Dobra. Żeby tego fręcza nie zniszczyć. Teraz wrzucę cebulkę, żeby ona już się tam pomału podsmażała. Cieszę się, że przeżyłaś. Ja mam fobię na punkcie tarkowania czegokolwiek. Dlatego to było moje zadanie? To było twoje zadanie. Dawaj, co najgorsze to ja. Mamy marcheweczkę starkowaną, pokrojoną cebuleczkę. Wrzucamy do tego, do cebuli tą marchewkę. Fajnie robi. Tutaj już mamy zgniecioną fasolę. Dodam troszeczkę pieprzu i soli. Teraz to wymieszamy wszystko. Dobrze. I jak już nam się usmaży nasza marchewka z cebulką, to wszystko razem wrzucimy. Dobra, może pomieszamy marchewkę. No. Ok, czyli nam jeszcze została papryczka do skrojenia. Papryczka chili. Pewnie. Jak tam twój mikrofon? Nie schował się? Chyba nie, jest dobrze. Bo poprawiałam w chwilu. Ty ćwiczysz boks. Zaczęłaś ćwiczyć? Tak, zaczęłam ćwiczyć. Tak, tak, tak. Chodzę właśnie... Boże, zaczęłam ćwiczyć, może byłam na 5 czy 6 treningach, no, okay, to ale dla mnie to już sam jest fakt, dużo. Że karnet byś kupiła, to już chodzisz na siłownię. Dokładnie.
Więc tak byłam gdzieś na 5 czy 6 właśnie już treningach z boksu. Na treningach indywidualnych chodzę do mojego trenera Karola. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam. No w ogóle tak się tym, to jest taka zajawka. W ogóle się nie spodziewałam, że to tak człowieka może zmęczyć, że to jest takie kardio. Tak pozytywnie, nie? No tak, właśnie. Oczywiście, że tak. I ten czas naprawdę, przysięgam z ręką na sercu, leci. Jakby, nie wiem, cały trening dosłownie 10 minut trwał. Też miałam okazję być na Fame MMA. Jak to się oglądało, to no 3 minuty, boże, jak to się człowiek idzie, można zmęczyć 3 minuty. Jakby ja też tańczę 3 minuty, się tak nie męczę, a no po prostu ja naprawdę umieram. Jak już pozdrawiamy, to ja pozdrawiam Łukasza od MMA. Też zacząłem chodzić i dopiero zacząłem doceniać. Też byłem na Fame MMA, byłem na KSW i też tak mówię, no tam przeleżą sobie tutaj, odpoczywają. No tak. Matko Boska, to zawału można dostać przez tą minutę. Jak... No. Jesteś uzależniona troszeczkę od takich emocji, adrenaliny. Tak. Lubisz? No lubię, bo wydaje mi się, że to właśnie to jakby towarzyszy całe życie i przez ten taniec. Warto też próbować nowych rzeczy, to jest właśnie ta nowa adrenalina, że na przykład, tak jak powiedziałam, że całe życie gdzieś tam ta adrenalina jest mi bliska, występowanie na scenie, no to tak te jeszcze nie znałam, naprawdę. A jesteś uzależniona, potrzebujesz nowych bodźców. No trochę tak, no. Dobra, jestem uzależniona, wyszło. Ale ładnie pachnie. Boże. No, musicie to zrobić, spróbować. Tak. Ślicznie, wszystko się cebulka. Tak, i teraz dodajemy tą zmiażdżoną fasolę. Dobra. Mąka, tutaj jest 50 gram i to jest naprawdę istotne, aby konsystencja się złapała. Czytałem pod Twoim zdjęciem, nie chcę skłamać, więc tak zakładam, że tak jest. Dobra. Było chyba w współczesnej. Pod Twoim zdjęciem w roku 2013, że Twoim marzeniem jest taniec, mieć własną szkołę tańca i w tym kierunku również Ci się świetnie powodzi, bo jesteś właśnie w grupie tanecznej Next Tomasza Barańskiego, tak, co Ci umożliwia bycie w największych eventach w Polsce. Tak, to prawda. Właśnie dzięki tej grupie, dzięki Tomkowi, mam bardzo dużo możliwości, pomimo tego, że jestem tutaj w Białymstoku jakby wciąż, bo tak naprawdę właśnie jestem jedyną osobą dojeżdżającą tam, że moje na przykład jak mam trening na 10, to ja wyjeżdżę już o godzinie 6 z rana, żeby zdążyć do Warszawy, ale tak, jakby to mi daje możliwość właśnie występowania na największych scenach w Polsce tak naprawdę, czy to w programach telewizyjnych, czy to na tych właśnie koncertach różnego rodzaju. Robimy też mnóstwo innych projektów tanecznych. Możesz powiedzieć właśnie w jakich, bo to jest istotne. Dobra, w jaki, dobrze. Byłaś Dance with Stars, tak, tańcu tak, z gwiazdami. Tak, w tańcu z gwiazdami ostatnio robiliśmy tak naprawdę cały sezon. Ja miałam przyjemność zatańczyć na finałowym odcinku razem u boku Dody, właśnie w choreografii Tomasza Barańskiego. No słuchajcie, kamery i jakby całe studio, to jest w ogóle nie do opisania, co takie emocje mamy, załóżmy tam, nie wiem, kilka prób, dzień wcześniej, tego samego dnia, ale jak już jesteś na żywo i wiesz, że to leci na żywo, to jest stres po prostu, level naprawdę 1000, nie? Czyli wtedy Twoje uzależnienie naprawdę szczytuje. Dokładnie. Teraz będziemy musieli sobie troszeczkę zwilżyć ręce. Bo dobra, będziemy formować sobie nasze burgery. Dobra. A to spróbujemy zrobić z tego cztery. Cztery, zrobimy dobra. Takiego double burgera. To damy do lodówki, żeby się schłodził. Dobrze. Wtedy lepiej będzie się nam smażyło. O, mniejszy jakiś mini! Żeby nie było, że tyle jem. Bądź sobą, to się najlepiej sprzedaje. Dawaj, no dobra, zamienimy się porcjami. Dokładnie, właśnie. O, to jesteś ty. Tak. Prawdziwa ty. A to nie wiem, to jest jakieś. A to jest drugie ja, jakieś alter ego. To jest przed kamerami, a to jest za kamerami. Chłodzenia tych naszych burgerów. No nie wyglądają jak amerykańskie, bo powinny wyglądać na cały talerz przynajmniej jeden, ale są fit. Znaczy, czy są fit? Nie, no są fit. Są fit, no i są zdrowe. No pewnie. I są tak. Eko i w ogóle. I w ogóle już świecie, słuchajcie, zdrowa Ameryka. Zdrowa Ameryka. Czyli chłodzą się burgerki. Teraz zrobimy Sinka sobie... cieknie. No mi to akurat tak wyłapać. Zrobimy sobie warzywka dobu. Yeah.
można Cię spotkać również w Białymstoku, tak jak już wspomniałaś, w Akademii Tańca Szał. I tam można przyjść, bo prowadzisz również zajęcia. Już trenuję sama młodsze dzieciaki, też i starsze osoby. Najróżniejsze. Najróżniejsze, tak, tak, tak. Sześciolatków. Tak, 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 dokładnie. Właśnie mam jedną grupę 7, 8 lat do 12, jedną starszą. Mam też swoje w ogóle dziewczyny, kobietki, które przychodzą do mnie na zajęcia tanecznie na szpilkach. Widziałem. Właśnie high heels się nazywają, dokładnie. I naprawdę jest super. I jakby mnie to też umacnia i widzę, że po prostu jak one, te dziewczyny, kobiety, dorosłe już przychodzą z treningu na trening, są coraz lepsze, bardziej świadome, no to mnie to też na pewno buduje, tak? Aneta Kowalewska chyba chodzi też. Tak, tak, chodzi do mnie, chodzi. Pozdrawiam Anetkę. Jezu, ona to, słuchajcie, stałym bywaltem naprawdę, najpilniejszą uczennicą, także wiesz, jest mi przykład. Przychodzi do ciebie, ale też ma być u mnie Kinga Klepacka. I mówię, też ostatnio też, u mnie była. No właśnie, tak, ja napisałem jej, że ty będziesz u mnie, ona ona jest świetna. Tak, tak, też ją kocham, ja też. Wariatka, no zawsze jak się spotykamy, to tyle, na przykład na makijaż, znaczy tak, bo zajmuję się makijażem, to pół przegadamy, pół mnie pomaluje, coś tam naprawdę, kryzolka na maksa. Słuchajcie, mam super psiułkę, nie wiem, czy wam mówiłam. Gabryśka, kurwa, taka kryzolka, jak ja mówię wam. Psiłeczka, przepsiłka moja od serduszka, mówię wam, panie. My w ogóle jesteśmy... Teraz bułeczki. To już nie fit bułeczki, tylko bułki. Takie. Buły, naprawdę buły. Porządne buły. Postaramy się, żeby ładnie to wyglądało. Wypchniemy je na przód. Dokładnie. Jak to w reklamach McDonald's. Na przodzie takie burgery. A później dostajesz takiego. No. Przeważnie są gdzie, takiego gdzie, szukać. Gdzie to mięso? Lecimy do piekarnika na minutkę, żeby się... Dobrze, i były chrupiące, pyszne. Możecie wrócić do odcinka z nienormalnym Białymstokiem. I robiliśmy tam burgera, ale mięsnego. I były bułki orkiszowe. O. It's up to you. A ty masz wodę jakąś. O, dziękuję ślicznie, dobra. Po godzinie. Dzięki, dobrze, że pomogłeś. Dobra, już. Już na pewno. Dobra, szybko zrobię to tak. O. Dobra, teraz ogarnę. Tu czy na talerz? Na talerz. Amatorska kuchnia, pamiętaj. Musimy jakoś sprawiedliwie tymi kotlecikami podzielić, słuchaj. Jesteś twój. I zrobimy sobie w ten sposób, że będziemy mieć jedną i drugą po poziomie. Dodamy sobie troszeczkę naszego sosu. Potem damy drugi poziom i dodamy sobie warzywek. Dobrze. Jestem bardzo gościnny, to najpierw tobie. Dziękuję ślicznie. Teraz nadrabiasz te minusy, czuję. Godzinę. Bez wody. Musiałem się domyślić, no. No, że to moja. Nie do kwiatków. Proszę poruszyć swoją wyobraźnię. Dobra, to jeszcze noc. No nie. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. Dobra, wracam do tej cebulki, słuchajcie. Dobra, żeby nie żałować cebulki, to ci jeszcze dołożę. Powiem ci szczerze, że naprawdę trzeba mieć bujną wyobraźnię, żeby zobaczyć to, co ty widzisz. Wow. Ale to będą burgery, słuchajcie. To kultura? Zobacz. Znowu zaczął od siebie, no. Jejku, jejku, słuchajcie, polecam tu przyjść, naprawdę jest bardzo miło. No. Pożegnamy się. O, i będziemy się daleko. Oszczędzimy. Tak, tak, tak. Dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś. Dziękuję ślicznie. I zrobiłaś ze mną ten odcinek. I mam nadzieję, że zainspirowaliśmy wiele kobiet, żeby przyszły do Ciebie, się poruszały. Zapraszam serdecznie. I znalazły w sobie to, co szukają. Ja również, było naprawdę bardzo miło. Się uśmiałam, dziękuję ślicznie i myślę, że burger też nam wyszedł całkiem niezły. Myślę, że tak. Tak, także dziękuję ślicznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.